Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Mamy Dzień Dziecka, więc też i wyjątkowa poranna rozmowa. Co prawda w studiu nie dziecko, chociaż śmiałyśmy się trochę przed wejściem, że może i duże dziecko. Justyna Światłowska, edukator pozytywnej dyscypliny wśród dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam przede wszystkim, jeśli słyszą nas jakieś dzieci, duże, małe, najmniejsze. Także witam najserdeczniej w tym pięknym dniu. No właśnie, dzisiaj będziemy mówić o tym, co dobrego można robić dla dziecka i to chyba będzie też rozmowa dla mam, dla każdego taty, który właśnie nas słucha, bo o dyscyplinie. Dyscyplina nam się trochę kojarzy z tymi staroświeckimi, dawnymi metodami. No właśnie, czy staroświeckimi, no to jeszcze pewnie dojdziemy do tego, ale często kojarzy nam się z czymś związanym albo z klapsem, albo z linijką po rękach, tak, gdzie nauczyciel nas trochę dyscyplinował w taki sposób, a tutaj mówimy nagle o pozytywnej dyscyplinie, no to o co chodzi? Dokładnie, jakby w polskim języku to słowo samodyscyplina nie kojarzy się może zbyt dobrze, właśnie z takim rygorem wręcz się kojarzy, natomiast jakby jeśli sięgniemy faktycznie do etymologii słowa dyscyplina, do jakby słowa łacińskiego dyscyplinus, to oznacza uczenie się, być w procesie i tak naprawdę o to chodzi, czyli zapraszamy rodziców do tego, żeby pomagać dziecku uczyć się, stawać się dorosłym, żeby rodzice jakby byli w tym procesie, byli obecni, jak dzieci wzrastają, no i właśnie, żeby pozytywnie byli przy nich, czyli pozytywnie motywowali, pozytywnie wspierali, pozytywnie uczyli tego świata, który, no jak wiemy, nie jest łatwy. Nie jest łatwy i wykręcanie ucha niekoniecznie musi wchodzić w grę. Absolutnie jakby tutaj, jakby w ogóle jakby kary jakieś cielesne, to absolutnie nie. Na to i wręcz tak naprawdę wychodzenie też od systemu kar i nagród. I do tego też zawsze zapraszam, że jak się tak przyglądniemy, to kary oddalają. Kary powodują, że dzieci od nas nie chcą właśnie współpracować, że w dziecku się pojawia coś takiego właśnie w zasadzie, tak, to ja ci dopiero pokażę, w takim sensie. Także nie kary, nie też takie nagrody jawne, że coś za coś, prawda? Tylko właśnie zapraszanie do współpracy, do rozumienia, w jakim świecie my żyjemy, dlaczego on tak funkcjonuje, z wielkim szacunkiem do siebie, do drugiego człowieka i do całej sytuacji. No ta kara jest takim automatycznym straszakiem, który łatwo nam jest wprowadzić, bo jeśli powiemy dziecku, zachowuj się grzecznie, a później będziesz mogła obejrzeć bajkę, no to tutaj mamy nagrodę akurat, tak? Za to grzeczne zachowywanie się. Ale jeśli na przykład będziesz się zachowywać źle, to nie będziesz oglądać bajki, no to też jest jakiś tam straszak, który wydaje nam się, że motywuje. To działa bardzo krótkofalowo, na tu i teraz. Natomiast nie buduje w dziecku tego poczucia właśnie sprawczości, odpowiedzialności, właśnie tej możliwości współpracy, szukania wspólnie rozwiązań. A o to tak naprawdę chodzi. Tak naprawdę to, żebyśmy dobrą relację zbudowali z dzieckiem, to my musimy zacząć działać od środka. Od środka, czyli budować jego właśnie poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, poczucie tej swojej autonomii, niezależności, a to możemy właśnie osiągnąć przede wszystkim w sposób pełny szacunku i w sposób właśnie jakby zachęcać do współpracy po prostu. No właśnie, to są te filary, o których też mówiłyśmy przed wejściem na antenę, tak? Czyli autonomiczność, to, że to dziecko może podejmować własne decyzje. Tak. Jak takie rzeczy wprowadzać? No bo mówimy na razie ogólnikowo, a dajmy może jakiś przykład. To bardzo jakby takim fajnym sposobem, takim podstawowym, jednym z nawet już co możemy dla 2- i 3-latka wprowadzać, to jest ograniczony wybór. Czyli na zasadzie przygotowujemy się na przykład do wyjścia do przedszkola i jakby proponujemy, słuchaj, jutro chcesz ubrać tą bluzeczkę zieloną czy tą bluzeczkę czerwoną, prawda? I dziecko już tutaj ma możliwość tego wyboru. I natomiast my jakby jako rodzice, my jako opiekunowie dajemy te ramy. I to jest troszkę to o tej dyscyplinie, prawda? Że my nie dajemy 30 bluzeczek do wyboru, tylko słuchaj, ty możesz wybrać
Pomiędzy tymi dwoma. Tak, czyli dziecko się czuje bezpiecznie, bo tak jak też rozmawiałyśmy, że tak naprawdę potrzeba tych ram, potrzeba tego jakby domknięcia tego świata, w którym dziecko może się poruszać i w tym świecie dajemy mu wybór. U małego dziecka chyba łatwiej wprowadzać taką dyscyplinę niż u nastolatka. Bo tutaj już często mówimy o tym buncie młodzieńczym, gdzie no, każdy chce postawić na swoim, chce ten obszar właśnie funkcjonowania swojej samodzielności poszerzyć. Tak, i my też trochę poszerzamy, ale dalej gdzieś dajemy tą granicę i jakby ja tak uważam, że właśnie ze starszymi to czasami nawet łatwiej jest porozumieć się, no bo już ta rozmowa, ten element rozmowy takiej świadomej, takiej w tym sensie na poziomie takim już gdzieś takim wyższym, że tak to ujmę, jest. Także tutaj... Czyli rodzice nastolatków jest nadzieja, nie bójcie się. Oczywiście, absolutnie. Także po prostu zapraszamy do rozmowy, do współpracy i mówimy o tych jakby konsekwencjach, prawda? Nawet konsekwencjach nie postępowań jego, tylko ogólnie świata, jak ten świat wygląda. Słuchaj, jest tak i tak, jak myślisz? Co będzie najlepszym rozwiązaniem? Co możemy tutaj wspólnie wymyślić? Co zaproponować z szacunkiem do mnie jako do rodzica i z szacunkiem do ciebie jako do dziecka, prawda? Mhm. Tutaj o szacunku warto właśnie powiedzieć, że ten szacunek wzajemny to jest coś, co nie jest też łatwe, prawda? Bo wydaje się, że rodzic często wchodzi w tą rolę właśnie takiej osoby, która zarządza mocno. Tak. I moje polecenia powinny być wypełnione od A do Z, tak jak ja uważam. I ciężko jest jednak się cofnąć, tak? I dać trochę tego pola do popisu dziecku. Tak, to jest bardzo, bardzo trudny element, szczególnie, że my zostaliśmy w takim świecie troszkę wychowani. Jakby kulturowo znowuż i społecznie jesteśmy obciążeni tym, że to rodzic miał jedyne niepowtarzalne zdanie, że jakby ja tutaj rządzę właśnie, że ty nic nie masz do gadania i wyjście od tego to jest takie gdzieś duże jakby z jednej strony złapanie dystansu, ale też takiego, znaczy dystansu, wręcz perspektywy i zastanowienie się i jakby też taki krok w swojej zmianie, prawda, że ja przecież, czy ja faktycznie chcę być takim rodzicem, co tylko rozkazuje i co te rozkazy robią. Nawet często ja mówię, zobacz jakby na miejsce pracy, jak tylko twój szef będzie ci cały czas rozkazywał, jak wasze relacje będą wyglądały, no bo ty jesteś po części takim troszkę szefem zarządzającym w twojej rodzinie, a co innego, jak na przykład właśnie będzie cię pytał o twoje zdanie, będzie cię zapraszał, będzie ci mówił, okej, że fajnie to zrobić, ale ja chcę to z szacunkiem do ciebie, do twoich potrzeb i z szacunkiem do moich potrzeb tak naprawdę. Można poczuć tutaj większe zaangażowanie, tak? Czujemy się zaangażowani w dany projekt, w daną sprawę. I ja, podobnie właśnie, z dzieckiem. Dokładnie tak. I ja właśnie to jest takie proste, znaczy proste w sensie do zapamiętania SSS, 3S, prawda? Czy szacunek do mnie, do tego drugiego człowieka i do całej sytuacji, która nas otacza. I spójrzmy czasami na te nasze komunikaty, bo ja się często sama na tym łapię. Jako jestem mamą też trójki dzieci i czasami jest, wiadomo, chaos w domu, szczególnie pod wieczór. I z tym rzeczy, to jest ten komunikat, czy to jest rozkaz, czy to jest po prostu na zasadzie takiego, jak żołnierz po prostu z karabinu leci słowami, czy bardziej właśnie zapraszam, że słuchaj, potrzebuję tego, fajnie jakbyśmy to zrobili, prawda? Właśnie to, o czym mówimy też, taka rozmowa może bez krzyku, bez zbędnych emocji, bez klapsa, kojarzy nam się z takim hasłem bezstresowe wychowanie, które jest dość mocno krytykowane, bo wydaje się, że wtedy co, nie ma żadnych granic właśnie, nie ma jakichś wymagań wobec tej osoby. Dobre to jest rozumienie, czy w ogóle chyba pobłądziliśmy trochę tutaj? Pobłądziliśmy, to nie chodzi, znaczy w ogóle jakby bezstresowe wychowanie jakby powoduje właśnie to, że dziecko znowu też w tej relacji się oddala, że ono tak naprawdę nie wie, co ono tak naprawdę może, a właściwie to wszystko może, czyli tak naprawdę w sumie to ja nic nie wiem i wszystko mi się należy. Dzieci potrzebują tych granic, potrzebują zasad. Potrzebują zasad, do których się będziemy odnosić i których będziemy się trzymać. I to są zasady u właśnie maluszka, typu zasady przed wyjściem do przedszkola, co trzeba zrobić, prawda? Czyli właśnie umyć ząbki, wstać z łóżeczka, ubrać się i tak dalej.
I znowuż jak do nastolatków, czyli jakie zasady, na przykład jeśli wychodzę z domu, jeśli gdzieś jadę, gdzieś wychodzę się spotkać ze znajomymi. O której powinieneś wrócić. Tak, o której wrócić, dokładnie tak, dokładnie tak. I jakby właśnie zapraszam do tego rozumienia, dlaczego, bo to nie jest znowu, że masz wrócić o 20, bo koniec i bo ja tak powiedziałem. Nie, żeby znowuż. Dlaczego? Dlaczego powinieneś wrócić o tej godzinie? Bo to i takie, i do tych zasad się stosujemy. Mhm, bo być może droga do domu nie jest dobrze oświetlona, być może pewnie i komunikacji nie ma, tak? No, no to proste może być rzeczy, bardzo, bardzo dużo, nawet na zasadzie okej, okay, bo jutro masz na 7 do szkoły, prawda? I też potrzebujesz jakby tej, mieć przestrzeń dla siebie, żeby się przygotować do tego, żeby wstać rano i tak dalej. To teraz zadam pytanie, na które pewnie większość rodziców czeka. Jak oderwać dziecko od nowych technologii? Tak, to jest pytanie numer jeden zazwyczaj. Słuchajcie, znowu współpracą, po prostu. Czyli po pierwsze wychodzimy od tego, że przyglądamy się też sobie. Takie pytanie do każdego z nas. Ile ty spędzasz czasu na smartfonie, przed komputerem, telewizorem i tak dalej? Okazuje się, że tak naprawdę my sami dorośli często mamy ze sobą problem, a dzieci, oni są najgenialniejszymi obserwatorami na świecie. I z jednej strony, okej, okay, skoro mama siedzi na telefonie, no to co, no to ja idę sobie włączyć bajki, prawda? Albo, czyli pierwsze to przyglądamy się sobie, drugie zastanawiamy się, szukamy w ogóle nawet też, nawet od tego można zacząć, ile tak naprawdę powinien dorosły człowiek, ile dziecko spędzić w danym wieku, przed telefonem, tak? Przed telefonem, bo od razu tutaj mówimy, że nie unikniemy tego. To jest absolutnie, to jest często nasze narzędzie w ogóle dla dorosłych pracy, dla dzieci już nawet starszych, takich gdzieś w szkole, gdzie muszą poszukać informacji. No gdzie i ciężko się izolować też dziecko, tak, od nowych technologii, skoro jego rówieśnicy są tam, z nich będzie korzystać, tylko trzeba właśnie go nauczyć chyba dobrze funkcjonować o w takim świecie. O to chodzi, świecie. Jakby rozumieć jakby powagę tej sytuacji, że jakby nadużywanie tak naprawdę jakby właśnie technologii, telefonów, tabletów, to jest, może prowadzić do uzależnienia takiego samego, jak wiadomo jakich, prawda? Więc słuchaj, powiedzmy, sprawdzamy wspólnie z dzieckiem, mówię powiedzmy o takim 8-latku, nie? Półtorej godziny dziennie, to jest, wiem, że do 9, jakby około 9 lat to jest maksymalny czas, jaki może spędzać dziecko. Więc skoro półtorej godziny dziennie i zapraszamy do tej rozmowy wspólnie, prawda? To w takim razie podzielmy to sobie. Zapisz sobie na kartce co dzień. Miej taki dziennik i zapisuj. I na przykład po pół godziny, nastaw ze sobie budzik na pół godziny. Czyli znowu szukamy wspólnie rozwiązań, prawda? Zadzwoni budzik, no to już koniec, prawda? I tutaj właśnie to jest ta dyscyplina, konsekwencja, że jak minie ten czas, to nie, a jeszcze 5 minut, a jeszcze 5 minut, tylko no, na zasadzie, no słuchaj, skończył się twój czas, jutro jest też dzień i jutro będziemy znowu oglądać. I znowu oglądać. Będziemy, tak, tak, czyli szukamy wspólnie rozwiązań i trzymamy się tych zasad. No i konsekwencje właśnie ta, o której tak pani powiedziała. To na koniec jeszcze jedno pytanie, bo dziś mamy Dzień Dziecka, dzień, w którym szukamy różnego rodzaju prezentów. Pewnie po nowe technologie też będziemy sięgać. Jaki właśnie najlepszy prezent byłby dziś dla dziecka z pani perspektywy? Z mojej perspektywy jest jeden najlepszy prezent. Jest to po prostu czas. Jest to czas spędzony z dzieckiem, ale tak faktycznie właśnie nie z tymi technologiami, tylko po prostu jesteśmy razem. Jesteśmy tu i teraz nawet proponuję odłożyć ten telefon, nawet wyjść na spacer bez tego telefonu. Zdjęć tak, nie trzeba robić. Nie trzeba. Dzisiaj. Możemy sobie albo wieczorem je dociągnąć. Także słuchajcie, jest nawet takie takie powiedzenie: jeśli chcesz dobrze wychować dziecko, spędzaj z nim 2 razy więcej czasu i wydawaj na niego 2 razy mniej pieniędzy. Także ja myślę, że to możemy z tym iść. Iść w dzisiejszy dzień. Zróbmy tak sobie w takim razie dzisiaj taki rachunek sumienia, ile tych pieniędzy wydajemy, a ile czasu poświęcamy. No tak, i będzie idealna średnia na prezent. Myślę, że wymarzony, no bo wspomnienia to coś, co zostanie z tymi dziećmi na zawsze. Dokładnie. Justyna Światłowska, edukator pozytywnej dyscypliny wśród dzieci, była moim gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. No i myślę, że jeszcze nieraz będziemy rozmawiać o tym. Wspaniałego dnia wszystkim dzieciom nam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo.
Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.